Jeżeli do Betlejem pasterze, lając skośnie dzieciąteczku na liże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Wydaje się, że dla człowieka dorosłego Boże Narodzenie nie kryje żadnych tajemnic. Tymczasem dla przedszkolaków tradycje bożonarodzeniowe są bardzo oczywiste. O czym przekonaliśmy się w rozmowie z przedszkolakami w przedszkolu w Gręzówce. Z tej okazji chcielibyśmy Państwu życzyć zdrowych, wesołych, pełnych rodzinnej atmosfery i miłości, świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku. To jest Boże Narodzenie? Tak. Proszę. Gdzie można jeść kolację z rodziną? Że zbliża się święto. Jakie święto? Pana Jezusa. Można przy stole usiąść i zjeść coś świętego. Kto to jest Jezus? Jezus to taki Pan, co się narodził w Boże Narodzenie. A gdzie się narodził? W żłobku. A kto odwiedził Pana Jezusa w stajence? Kto wie? Królowie, pasterze, trzej królowie. Super. Kacper. Melchior i? Betlejem. Jeszcze był baranek. I osiołek. Pasterze. Zwierzęta. A jakie? Pamiętasz? Wszystkie zwierzęta. Wszystkie zwierzęta. A powiedzcie mi, w jaki sposób przygotowujecie się do świąt Bożego Narodzenia? Ja się przygotuję tak, żeby z mamą robić barszczyk z łuskami. Barszczyk z łuskami, tak? A ty? Ja przygotuję, żeby robić jajka z babcią i z dziadkiem. Ja z mamą robię ryby. Jak mama będzie chciała, to mi gotuje jajka z posypanym solą i pieprzem i majonez i posypanym szczypiorkiem. Na ławę kładziemy biały obrus. Śpiewamy piosenki. Trzeba dom udekorować. Wieszamy na dom lampki. Super. A czy wy wiecie, co to jest Wigilia? Kto wie? To Wigilia, że można bawić się i że Mikołaj Święty przyjeżdża. Że zbliża się święto. Tak, jest święto, w którym się rodzi Jezusek. Słuchajcie, a powiedzcie mi, bo mówiliście o choince, tak? Że w święta Bożego Narodzenia ubieramy choinkę. A po co my ubieramy? Piękną macie choinkę, śliczną. A powiedzcie, po co ubieramy taką choinkę? Bo żeby Mikołaj przyszedł święty. I żeby porozdawał prezenty. Bo jak ubierzemy gwiazdkę i ktoś się zgubi, to poprowadzi nas ta gwiazdka. Żeby Mikołaj przyszedł, bo jak nie ma choinki, to nie da nam prezentów. No bo choinka to symbol Pana Boga. U mnie się ubiera choinkę, żeby było dużo radości w moim domu. A czy wy wiecie, co to jest opłatek? Tak. Można się podzielić. To jest dar Pana Jezusa. A kolorowe opłatki można zwierzętom. Ja wiem, to takie coś, co się dzielimy i składamy życzenia, bo to serce Pana Jezusa? Opłatek? To symbol. Czego? Opłatków.